A, i jeszcze jedno, panienki. Witajcie w Bractwie Stali. Odmaszerować. Hej, hej, witajcie serdecznie, kochani, na kanale God's Minion. Kontynuujemy zabawę w świetnej grze w postnuklearnych pustkowiach. I co my mieliśmy tutaj? A, mamy się skontaktować? No fajnie. Nie zrobiliśmy tego. Jest skrzynka. Mamy. Potężny. Słuchajcie, potężny. Potężna broń, która może nam wysłuży. Formatorem mieliśmy pogadać. Ciekawe, czy tam się da w ogóle z nim pogadać. Zbierzemy ekipę. Przybiegniemy tu jeszcze raz. Chodź. Mamy to. Drogę na zebrać ekipę. Zaraz tą pogadamy. Będzie, co to będzie? A tak, poza tym, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy uda nam się, bo mam wrażenie, że się misja zepsuła, bo nie pogadaliśmy z tym informatorem. Wiecie, stare gry miały to do siebie, że jednak jak nie zrobimy czegoś tak, jak twórcy sobie założyli, to może wystąpić jakiś błąd. Zastanawiam się, czy w tym przypadku nie ma jakiegoś błędu. Hej, hej, witajcie serdecznie, kochani, na kanale God's Minion. Kontynuujemy zabawę w świetnej grze w postnuklearnych pustkowiach Ameryki. Właśnie, no nie można z nim pogadać. Zepsułeś się, chłopaku? Dobra, trudno. Gadamy ze starszym wioski i idziemy stąd. Pogadajmy ze starszym wioski. Dzięki niech będą bramińskiemu bogu ratunku. Ojejku, jakie ty głupoty gadasz. Zaskoczyli mnie w lesie, zdzielili mnie po głowie i wsadzili do worka. Do worka! Mnie! Najwyraźniej tych kretynów nikt nie nauczył szacunku dla starszyzny. Mogę ci jeszcze powiedzieć, że przywódca bandytów trzyma zagrabione skarby w namiocie. Może warto złożyć mu wizytę? Jestem gotowy do drogi. Powiedz mi, Kiedy będę mógł się bezpiecznie oddalić? Już teraz. Dobra, zobaczmy. Wchodzimy tam. Okej. Klucz, broń, fajnie, to wszystko. Mamy cały zestaw. No, jest przeciążony. Słuchajcie, chyba mamy jakieś poziomy. Tak. A, nie, zobaczcie, jest ranny. Dobra. Dajmy. Całość. Opatron. Wiem, że to poziomy. My też. Dobra. No i zabieramy go ze sobą. Idziemy ten. Starszemu wioski udało się uciec. Główne zadanie wykonane. By zakończyć misję, wróćcie na pozycje wyjściowe. No i widzicie, ogarnęliśmy całe zadanie. Żeby tutaj ten, to musimy całą drużyną przejść. No dobra, przechodzimy. Dobra robota, żołnierzu. Starszy Bramin Wood powiedział nam, że był przenoszony z obozu do obozu. Zapewne po to, byśmy nie odkryli, gdzie jest przetrzymywany. Niestety, podczas podróży zakładano mu kaptur, więc nie zna ich położenia. Czegoś się jednak dowiedzieliśmy. Wygląda na to, że niektóre grupy bandytów na zachodzie mają jakiegoś przeciwnika. Nie wiemy kto to, bo nie zwyciężyliśmy żadnego starcia z nimi. Może ich przeceniamy, ale mogą być bardzo niebezpieczni. Bractwo musi zbadać to nowe zagrożenie. Informator został opłacony i ma zdobyć informacje na temat nowego zagrożenia. Utrzymanie go przy życiu było dobrą decyzją. Dzięki dobrym decyzjom zdobędziesz wysoką pozycję w bractwie. Wywiad donosi, że uwolniona przez ciebie kobieta nie pochodzi z żadnej z okolicznych wiosek. To nic dziwnego, bo niewolnicza sieć bandytów ma duży zasięg. Możliwe, że ta osoba była niewinna, ale należało przyprowadzić ją na przesłuchanie. Nie pozwól, by współczucie przeszkadzało ci w służbie. Odmaszerować! Dismiss. Okej. Nie, no... To było dobre. Ojejku, dobrze, że nikt nie zginął, bo to było po prostu, wiecie co, na koniec. Na koniec tego wszystkiego śmierć w taki głupi sposób, trudnego naprawdę. Dobra, czyli podstawowe zabawy z sprzedażą. Teraz będzie, wiecie, ciekawie. O, poziom. Zacznijmy może od niego. O, to będzie, to jest dobre. To też jest dobre. Do wszystkich rzutów, ale do wszystkich rzutów kośćmi, w sensie jak stan, czy po prostu do broni rzucanej, bo to też ma znaczenie, wiecie. Dobra, bierzemy pojętny uczeń. Broń palna. Pierwsza pomoc, no już mamy dużo w tej pierwszej pomocy. Czy ktoś... A ona też ma pomoc. Jej damy w zwiadowcę albo o złodzieja. Takaż więcej. Można dać więcej. A on nawet nie wbił poziomu, więc... Ciężka. Rebeka ma broń ciężką? No dobra. O nie. Damy jej to. Zadanie się, dobra. A to jemu. I to słuchajcie, to cofamy. Ma ciężką broń, to damy mu ciężką broń. Broń energii. Przyda się. Tyle i broń zwykła. Myślałem, że ona ma tą broń ciężką, a to on ma tą broń ciężką. Dobra. Teraz przeglądamy ekwipunek. Szkoda, że nie można zaznaczyć. Snajperom to by się przydała taka broń. Dobra, niech na razie on podejdzie. W ogóle spojrzeć, która z naszych postaci ma najwyższy współczynnik handlu. Under. No to słuchajcie, jemu musimy to wszystko dać. Ja źle robię, że ja dostaję ta postać to. On coś ma w ekwipunku? Jemu damy to wszystko. Ojeju, ojeju, ojeju. Słuchajcie, z racji tego, że to jest odcinek, ja nie będę tak kombinował. Ja to po prostu sprzedam, trudno. Trochę stracimy, na następny raz będziemy wiedzieć, Dużo tego mamy do sprzedania, ale... Czy warto się tego pozbyć? Dałoby się mieć jednak jakąś postać, która by rzucała. Bo jednak wiecie co, no granaty to są granaty, słuchajcie, to bez dwóch zdań. Damy jej tą książkę. Ona ją przeczyta. Daj. Komuś. Daj jej książkę. On jest za daleko niej. Jakie za daleko, chopie. Jax, ona jest obok ciebie, człowieku. Za daleko. Aj, dziewczyno, bo ty uciekłaś tak. A wróć do nas, kochana. Sprzęt. Czy książka? Czyta. Już cię urosło, kochana. Zbieranie, no. Tylko przetrwanie chyba. Ekwipunek tu. Ekwipunek. Dać. Przekazujemy kasiorkę. Pistolet, ten pistolet. Tego. Hehe, nie ta dostała amunicję. Całość. Broń. A... Chodzi do tego? Tak. To trójny strzał w ogóle. Mega. Ale kasę, wiesz co, jednak przekaż mu. Za daleko. On też już ma. A? Nie? Słuchajcie, no tutaj jest, ta gra jest trochę taka. Dajcie znać po prostu, czy chcecie, żebym to wycinał. Handlarz. Cała kaska. Tak, jest Rebeka blisko, to nawet lecę. To. A. On też niech będzie. Ten. A, nie ma amunicji. Kopę. Mamo. Fatima. Amba Fatima wciło i nie ma. Ziomek, to do pokazania? Jestem Tiduk. Przybyłem razem ze współplemieńcami z Bramin Wood, żeby wstąpić do bractwa. Chcemy wstąpić wszyscy, oprócz mojej siostry Shauri, która wróci do domu następnym wozem kupieckim. Ma coś do... jakieś ugaczaga. Ugabaga. Czy... Cześć, jestem Shauri, a tam stoi mój brat, Tiduk. Chcemy wstąpić do bractwa. Zaimponowały nam twoje czyny. No nic dziwnego, słuchaj, nic dziwnego to jest. To w takim razie nasz handlarz musi tutaj z nią pogadać, bo tu jest jakaś książka. Mój brat uważa, że nie powinnam wstępować do bractwa, bo nazwa bractwo sugeruje, że nadają się do niego tylko mężczyźni. Ale ja wierzę, że kobiety też mogą się przyłączyć. Nie wrócę do domu następnym wozem kupieckim. Dobrze. Ale on niech podejdzie tutaj. A, jest, dobra. Pogadaj z nią. Jana. Zaraz, 386. 386. Zaufel. Co to jest ta książka? O, broń i ten. Broń i ten. To ma mniejszą wartość broni u nas. Jej damy. Daj jej to przeczytać. Niech czyta. Niech czyta i się uczy. Czytaj się. Ucz się. Może się czegoś dowiesz ciekawego. Pasło? Coś tam jej chyba urosło. Miałem chyba 50 coś. Dobra, rozejrzyjmy się. Ranni, ale se rehabilitują się. Pokaż sobie. Chłopie, nic nie masz. To nie interesuje. Dobra, tam. Zaczynam to na razie. Tam. A resztę trzeba dać. Nie! Kurde, ośle. Ładnie. A my idziemy wziąć misję. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej biznesowy. Spocznij, żołnierzu. Czas sprawdzić twoje umiejętności. Raporty donoszą o dużym zgromadzeniu bandytów w jednym z ich głównych obozów. To daje nam szansę na sparaliżowanie ich aktywności bez uganiania się po pustkowach. Nie będziemy tolerować ich obecności w naszym regionie. Wywiad dostarczył nowych informacji. W obozie znajduje się urządzenie zdobyte przez bandytów na nowym wrogu. Nasi skrybowie bardzo chętnie by je zbadali. Podczas tej misji masz dwa zadania. Pierwsze z nich to odzyskanie urządzenia, drugie to eliminacja wszystkich bandytów w rejonie. Nadeszła pora, by mieszkańcy pustkowia zrozumieli, że w tej okolicy jest jedna siła. Nie wolno wam brać jeńców. Zrozumiano, kadecie? Chcę, by ich kości bielały w słońcu pustyni. Nie możecie zawieść. Odmaszerować! Spocznij, żołnierzu. Dobra, wiemy. Co to jest? O, tu mamy jakiegoś pilota. Badać nie można z nim. Ja niedługo będziemy mieli coś fajnego. Coś, co mega zawsze w tej grze podobało, czyli tu musi. To słuchajcie, kochani, dojdziemy do tej miejscowości. Do Rock Falls. I tam zakończymy odcinek. Może coś po drodze nas zaatakuje? Nie. O, a jednak! Słuchajcie, jednak. Bandyci. Tutaj. Tutaj. Nie! Lekarzu, ulecz innych. No słuchajcie, nas się nie napada, bo właśnie w taki sposób się to kończy. Nasz sprzedawca wszystko zbiera. Ten chyba był najbogatszy z nich. Wyglądał na ich przywódcę. No, miał kałacha. Skorpiona, Monitera. Dlatego biegli na nas. Było trochę bezmyślnie atakować kadetów, członków Bractwa Stali. Bo no, skończyło się to tak, jak widzieliście. Krótko i na temat. Spocznij, żołnierzu. Czas sprawdzić twoje umiejętności. Raporty donoszą o dużym zgromadzeniu bandytów w jednym z ich głównych obozów. To daje nam szansę na sparaliżowanie ich aktywności. Dobra, kochani. Jak widzicie, dotarliśmy do następnej lokacji. Jest dość obszerna, ale no to już w następnym odcinku. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Był z wami God's Minion. Trzymajcie się. Hej, hej.